Dzisiaj mamy 19 dzień projektu Halloween, a tym samym rozpoczynamy nowy temat przewodni, czyli piękne i mroczne. Jeśli jeszcze nie wiecie, projekt Halloween to 31 dni października, w których to częstuje Was codziennie jedną charakteryzacją stworzoną specjalnie na tę okazję. Przeze mnie. Jakbyś miał wątpliwości. I oczywiście pokazuję Wam, jak je wykonać, więc jeśli chcecie skorzystać z tego tutorialu, śmiało, po to jest. Prawda? Dzisiaj wcieliłam się w Mystique, znaną z komiksów Marvela, tych o X-Mena. Oczywiście. Mystique jest trochę dobra, trochę zła, ale na pewno jest niebezpieczna. Potrafi zmienić swój wygląd i wcielić się w każdego, ale w naturalnej postaci wygląda właśnie tak. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz zobaczyć więcej, a przy okazji wesprzeć mój kanał, to subskrybuj go. To takie proste. I tak, wiem, że Mystique ma żółte oczy, ale niestety nie może mieć wszystkiego i ja żółtych soczewek niestety nie posiadłam jeszcze. Dlatego są białe. A teraz czas coś namalować. A dzisiaj krótko i zwięźle zaczynamy od opierniczenia się na niebiesko. Do tego użyję farby wodnej Diamond Effects w kolorze po prostu blue i pędzla kabuki. Najpierw rysuję linię włosów, ponieważ Mystique ma włosy czerwone i takie też zamierzam namalować. Zauważyłam, że przy farbach wodnych, nawet tych najwyższej jakości, jest tak, że każdy kolor ma troszeczkę inne krycie. W przypadku małych wzorów robi to małą różnicę, natomiast w przypadku dużych powierzchni, tak jak mamy tutaj, może być tak, że pierwsza warstwa zostawi nam jednak prześwity. Dlatego nakładam drugą warstwę, już takimi stemplującymi ruchami. Sprawi to, że krycie będzie 100%. Maluję tak całą twarz i dekolt. Często mnie pytacie, jak wydajne są takie farby. Jak widzieliście, ja miałam tutaj takie małe opakowanie i przy dwóch warstwach położonych na twarz i dekolt myślę, że zużyłam jakąś 1/3 opakowania. Może nawet nie. Pędzelkiem domalowuję miejsca przy krawędziach, które tego wymagają. Zamierzam teraz rozjaśnić ten błękit, bo w ten sposób jest dla mnie zdecydowanie za płasko. Używam do tego białej, tłustej farby z Kryolana. Bardzo lubię właśnie technikę rozcierania tłustej farbki na warstwie farby wodnej. Farba wodna ma takie matowe wykończenie i fantastycznie się właśnie rozciera ten kremowy produkt na niej. Mieszam tę niebieską farbę z czarną i taką mieszanką maluję wzór stworzony z czegoś w rodzaju łusek, który Mystique ma na ciele. Gdybym miała ten wzór odwzorować 1:1, to chyba potrzebowałabym do tego jakiegoś szablonu, bo składa się on z tylu elementów, że na oko byłoby to raczej trudne. Oczywiście patrzę na zdjęcie i staram się podobnie rozmieścić jakieś główne elementy, a reszta to już po prostu tak na czuja. Czarnym cieniem podkreślam jeszcze najciemniejsze miejsca i maluję oko. Tutaj nie kombinowałam, po prostu robię takie bardzo proste smoki, a przy linii rzęs i na linii wodnej oka po prostu poprawiam żelowym eyelinerem. Żeby dodać łuskom nieco trójwymiarowości, bo jednak są one lekko odstające, białą kremową farbą zaznaczam odbijające się w nich światło, starając się pamiętać, skąd ono będzie dochodzić. Teraz czas na włosy. Farbę wodną możemy śmiało też nałożyć właśnie na włosy. Całkiem nieźle kryje. Jak widzicie, ta charakteryzacja była stosunkowo prosta. W tym sensie, że nie miała wiele skomplikowanych etapów. Chyba najbardziej pracochłonnym z nich było namalowanie łusek. Ale myślę, że warto i jest to fajna alternatywa dla wzorów, gdzie przyklejamy każdą z tych łusek osobno. Co według mnie nie zawsze fajnie wychodzi. Na koniec pozostaje założyć tylko szkła kontaktowe. Jeśli macie żółte szkła, to będzie super. Ja nie miałam, założyłam więc białe. Też uważam, że wygląda całkiem fajnie. To by było na tyle. Dzięki kochani, że jesteście i widzimy się jutro.
dobra, a teraz muszę gadać. Których to częstuje Was codziennie nową charakteryzację. Cią. Jeśli jeszcze nie wiecie... Więc jeśli chcecie skorzystać z tego tutorialu... Chcecie skorzystać z tego tutorialu... Jeszcze raz chcę to nagramy. A co?